Pier Giorgio Frassati urodził się 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Jego ojciec był ateizującym liberałem, matka zaś katoliczką dość formalnie traktującą obowiązki religijne. Na życie duchowe i wzrost duchowy miała wpływ jego ukochana babcia. Od najmłodszych lat Pier Giorgio charakteryzował się troską o ubogich. Już jako 3-latek chciał oddać własne buty dla dzieci, które nie miały ich wcale. Piotr Jerzy wcześniej rozwijał swoje życie religijne, uczestnicząc we mszy świętej, na której zawsze przyjmował Eucharystię. Posiadał stale rozwijany dar permanentnej modlitwy. Był człowiekiem modlitwy, gdyż modlił się stale, długo i wszędzie. W swoim pokoju, podczas górskich wypraw, na ulicy, w tramwaju, w pociągu, w kościele, do którego chodził co dzień. Szczególnie dużo czasu spędzał na nocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie odmawiał różaniec. Ogromne znaczenie dla rozwoju jego życia duchowego miała codzienna lektura i rozważanie tekstu Pisma Świętego. Raz w roku uczestniczył w zamkniętych rekolekcjach w domu rekolekcyjnym ojców jezuitów. Podczas wakacji, które spędzał w Pollone, pielgrzymował do położonego w górach sanktuarium Czarnej Madonny w Oropie. Pisał: Modlitwa jest szlachetnym błaganiem, jakie wznosimy przed tron Boga. Jest najskuteczniejszym środkiem uzyskania od Boga łask, jakich nam trzeba, a przede wszystkim sił wytrwania. Zalecam wam żarliwą modlitwę. Zaliczam do niej wszelkie praktyki pobożności, a spośród wszystkich najpierw świętą Eucharystię. Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie, ja muszę więcej modlić się. Ani ojciec, ani matka, tylko Panie, ja muszę więcej modlić się. Tak ja, Panie, ja muszę więcej modlić się. Tak ja, tak, Panie, ja muszę więcej modlić się. Muszę więcej modlić się. Muszę więcej modlić się. Pier Giorgio interesował się sztuką i poważną literaturą. Czytał Goethego, świętego Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu. Wcześniej marzył, aby zostać misjonarzem, później, aby przyjąć święcenia kapłańskie. Na skutek sprzeciwu matki jedynie realne stało się zawarcie małżeństwa z dziewczyną o podobnych zainteresowaniach i bycie świeckim działaczem katolickim w środowisku robotniczym. Ale i tu na przeszkodzie stanęła matka, ponieważ siostra miała niebawem przenieść się z mężem, Janem Gawrońskim, do Warszawy, rodzice mieli zamiar rozejść się ze sobą. Ostatnim ciosem godzącym w osobiste plany życiowe Piotra Jerzego była decyzja ojca objęcia przez syna administracji wydawanego przez niego dziennika. Również i tę decyzję przyjął ze łzami, nie chcąc budować własnego szczęścia na dramacie rodziców. Przewidywał bliski swój koniec. Jestem już blisko zebrania tego, co posiałem. Wręcz nieprawdopodobną życiową pasją Piotra Jerzego niemal od dzieciństwa była troska o ludzi najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych, z ubogich rodzin. Dlatego mówił: Fundamentem naszej religii jest miłosierdzie, bez którego ona cała zwaliłaby się w gruzy, bo nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki tego nie dopełnimy i nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch przykazań, na których opiera się cała istota wiary katolickiej: miłowanie Boga ze wszystkich sił i miłowanie bliźniego jak siebie samego. W bezgranicznym oddaniu potrzebującym wykazywał niewiarygodną wręcz inwencję i pomysłowość.
rozdawał wszystko, co posiadał. Roznosił tony paczek żywnościowych, jeździł trzecią klasą, chodził pieszo, chociaż jako syn senatora mógł być wożony przez szofera. A wszystko po to, by każdy zaoszczędzony grosz zanieść ubogim. Jedna z jego przyjaciółek mówiła, że Piotr Jerzy przekraczał drugie przykazanie, gdyż kochał bliźniego bardziej niż siebie samego. On sam w swojej posłudze nie widział nic wyjątkowego, twierdząc, że służba dla ubogich jest jedyną formą wdzięczności, jaką może okazać Chrystusowi za to, że codziennie rano przychodzi do jego serca w Komunii Świętej. Dlatego również on co dzień odwiedzał najuboższe dzielnice Turynu. Zdumiewająca jest jego wrażliwość i troska, jaką otacza ludzi chorych, kalekich i opuszczonych, odwiedzając ich w turyńskim szpitalu i przytułku. Pisał: kto pomaga choremu, wypełnia dzieło wyjątkowe. Nie wszyscy mają odwagę narażać się na sytuacje nieprzyjemne, a często także niebezpieczne. Kto opiekuje się chorym, jest szczególnie błogosławiony, bo trudno nam jest obarczać się bólem innych, gdyż mamy sami tysiące własnych udręk i zmartwień. Zmarł 4 lipca 1925 roku na chorobę zwaną Heine Medina, którą prawdopodobnie zaraził się od nędzarzy w slumsach Turynu. Podczas beatyfikacji Piotra Jerzego Frassatiego Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Piotr Jerzy daje nam przykład, że szczęśliwe jest życie w duchu Chrystusa, w duchu błogosławieństw, i że tylko ten, kto staje się człowiekiem błogosławieństw, umie darzyć braci miłością i pokojem. Zaświadcza, że świętość jest dostępna dla wszystkich i że tylko rewolucja miłości może rozpalić w sercach ludzkich nadzieję na lepszą przyszłość. Frassati pokazuje nam nowe, lepsze życie w jedności z Chrystusem, drogę, którą sam poszedł. Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, Panie. Chcę zawsze być święty, Tobie mój mistrzu, na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, Panie. Chcę zawsze być święty, Tobie mój mistrzu, na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, módl się za nami. Wypraszaj nam potrzebne łaski i ucz w cichości naszych serc, jak żyć, jak słuchać i wsłuchiwać się w to, czego Bóg pragnie, czyniąc codziennie nasze życie coraz bardziej na większą chwałę Bożą. Poprzez modlitwę, poprzez nieustanną służbę sobie nawzajem. Naucz nas, jak żyć, by we wszystkim i zawsze wszystko przez nas i w nas było na większą chwałę Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, przez serce niepokalanej Matki i Królowej Różańca Świętego. Amen.